Monika Green, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego, który rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń. Rok temu odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała Platforma Obywatelska. Jednak jak wskazują sondaże, gdyby dziś Polacy poszli do urn w Sejmie, większością cieszyłoby się Prawo i Sprawiedliwość. W powiecie zgierskim PiS także przygotowuje się do przyszłych wyborów. Pierwsze kroki na tej drodze zostały poczynione. Więcej o nich Beata Piechota. PiS jest dumny z sondaży. Musiało PO przegrać chociażby przez swoje niewywiązywanie się z obietnic, a PiS konsekwentnie dąży do poprawy jakości życia. Partia nie czeka jednak z założonymi rękoma. Stara się pozyskiwać nowych wyborców, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w powiecie zgierskim. W zarządzie są osoby młode, są osoby z bagażem doświadczeń samorządowych, są osoby, które zakładały Prawo i Sprawiedliwość w powiecie zgierskim. To wszystko jest po to robione, abyśmy w najbliższym czasie przedstawili program Prawa i Sprawiedliwości dla powiatu zgierskiego. Sporo dobrych pomysłów na powiat zgierski zarząd będzie miał i na pewno je już ma i przygotowuje do pokazania społeczeństwu powiatu zgierskiego. W najbliższym czasie PiS przedstawić zamierza program dotyczący polityki prorodzinnej. Program ma odzwierciedlać problemy mieszkańców i my chcemy z tymi problemami powalczyć tak, aby w najbliższym czasie zlikwidować bariery związane z polityką prorodzinną. Członkowie zarządu Komitetu Partii twierdzą, że bezrobocie w najbliższym otoczeniu to olbrzymi problem. I choć Partia Pracy mieszkańców dać nie może, to mogą to zrobić przedsiębiorcy, których będzie miało na celu sprowadzać na teren powiatu. Jeżeli będzie gospodarka na wyższym poziomie, to i lepiej będzie się ludziom żyło, więcej miejsc pracy. No i w ogóle wszystko, nie będą wyjeżdżać ludzie za granicę. Mieszkańcy powiatu zgierskiego, którzy są w idealnym tutaj miejscu, jeśli chodzi o położenie gospodarcze, chociażby bliskość autostrad, bliskość Warszawy, żeby to było wykorzystane, żeby tutaj zostawali szczególnie młodzi ludzie i godnie zarabiali. Partia nie pozostaje obojętna na czyny opozycji. Zauważa, jak twierdzi, błędy Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości wysprzedaż majątku powiatowego jest wielką pomyłką. Mowa tutaj o przekształceniu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Za niesłuszne uznają także ograniczenie funkcjonowania Zgierskiego Młodzieżowego Domu Kultury. Mało dotacji, mało pieniędzy, zamykane kółka zainteresowań. Dobre programy, odpowiedni członkowie zarządu. Wszystko układa się w przyszłościową całość i choć, jak się mówi, polityką ciężko wierzyć, to tu wszystko brzmi przekonująco. Oby w równie stanowczym stopniu obietnice te zostały wprowadzone w życie, kiedy to obywatele dokonają wyboru, kto ma decydować o ważnych społecznych kwestiach.